Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Na pierwszym planie mamy księdza Jerzego Kostorza. Ksiądz Jerzy Kostorz przygotował tutaj do zaprezentowania kilkanaście gołębi z 25, które będą wystawione u nas na aukcjach na sprzedaż. Popatrzmy, nie są to takie zwykłe gołębie, gdyż ksiądz Jerzy Kostorz, wiemy, ma gołębie, które zdobywają zwłaszcza na olimpiadach, na wystawach europejskich dużo medali. Tutaj też oczywiście konkursy zdobywają pierwsze, bo to się z tym wiąże. Między innymi w zeszłym roku, przypomnijmy sobie, gołąb z kategorii Sport F, 100% gołąb z hodowli po gołębiach Rainera Pittmana, miał złoty medal na wystawie, tak? Tak, tak. Dobrze mówię? W Trenczynie. Tak. I teraz tutaj mamy właśnie z tej hodowli przygotowane takie po parach z rozpłodu. Nie są to po lotnikach, prawda? Tak. To są specjalnie podobierane w pokrewieństwie albo z najlepszych par rozpłodowych. Młode. Ja tu chciałem zacząć od prezentacji pierwszego gołębia. To jest właśnie prawdopodobnie brat do tego... Czyli samczyk? Tak, to będzie samczyk, już taki dobrze spierzony ze starszych, które z początku zostawiłem. Jeszcze tylko podałem, jaki ma numer. Ma do końca do spierzenia jeszcze tu trzy lotki. On ma 70,08 i to jest rzeczywiście z tych samych rodziców, co gołąb, który na wystawie w Trenczynie tej środkowoeuropejskiej zdobył złoty medal, także... Czyli po synie Super Harley'a jest, tak? Tak, Super Harley 2 razy piątka, a piątka to jest z kolei od Pittmana samiczka z takiego 12,41, który miał w ciągu dwóch lat na 23 wkładania 23 konkursy, także to jest jeden z takich gołębi. Bo ten jest niebieski, bo tamten był akurat nakrapiany pstry, z tego co pamiętam, nie? Tak jest, w tym roku jeden tylko taki wyszedł nakrapiany lekko. Niebieski. Można powiedzieć, więc jest niebieski. Rzeczywiście chcę powiedzieć, że jest tutaj większość gołębi tak specjalnie pod rozpód rozparowanych, nie zgadzają się w dużej mierze z tym, co jest w katalogu, albo też są gołębie, które, no, z których co roku gdzieś w hodowlach się gołębie sprawdzają. Tu jest bardzo ciekawy gołąb, na którego chcę zwrócić uwagę, o numerze. Jeszcze chcę dodać, że tych z 268 oddziałów zawarskich jest tylko 4, natomiast pozostałe są z oddziału tworu, tam była możliwość kupienia obrączek. 161 mają. Tak, 161. To jest bardzo ciekawy gołąb, ponieważ, proszę na to zwrócić uwagę, to nie jest pomyłka, jego ojcem jest gołąb z 2018 roku, ze stycznia, natomiast jest to syn gołębia MIG 216, a ten MIG 216 był gołębiem czeskim, który zdobył złoty medal w A kategorii na tejże... W Trenczynie wystąpił. Nie w Trenczynie, ale na olimpiadzie w Budapeszcie. Nie w Budapeszcie, na olimpiadzie w Brukseli. W Brukseli. Miał złoty medal. To warto sobie w rodowód zajrzeć, bo rzeczywiście ojciec w tej chwili już nie istnieje w granicach dostępności, bo został sprzedany na Chiny za kilkadziesiąt tysięcy euro, a udało mi się nabyć syna tego MIG 216, tego olimpijczyka, i to jest bezpośrednio właśnie z tego gołębia, natomiast matką jest oryginalna stepka od Stefana Lambrechta, którego też przedstawiać nie trzeba. Także ojcem jest gołąb z 2018 roku. I numer tego gołębia? 47 40 30 31, taki jest numer tego gołębia. I to będzie prawdopodobnie, bo płci nie oznaczaliśmy, ale tak możemy wygląda, sobie... Wygląda, że to będzie samczyk. Taki dosyć porządny, zresztą jest taki masywny, jak też jego ojciec. Cóż, jeszcze tu mamy z takich ciekawych gołębi. Przede wszystkim będą dwa gołębie... Prangego? Tak, z gołębi Prange. To jest taki totalny imbret na 261, czyli sparowanie... Numer tego gołębia jaki jest? 47-23, nie na 261, tylko na 520, na połowego. 7 razy pierwszy. Sparowany syn z córką, także to jest takie bardzo bliskie pokrewieństwo. Miał nie tylko 7 razy pierwszy konkurs, ale miał 4 razy drugi konkurs, 520 i 20 konkursów do pozycji 9. Z lotów od 260 do 680 km. Także wybitny lotnik. Tu mamy syna z córką sparowanego
To jest jeden z tych gołębi w połowie z nowego takiego nabytku. To jest taka, można powiedzieć, połowa pstra samiczka. Numer tego gołębia? Numer tego gołębia jest 4705. Jej ubarwienie jest charakterystyczne, bo ojcem jest też połowy gołąb, syn 520, natomiast matka jest tutaj bardzo ciekawa, ponieważ matka jest gołębiem od Jarka Grzankowskiego z dwóch olimpijczyków, czyli jest to taka niebieska pstra samica z dwóch olimpijczyków, bodajże słowackiego olimpijczyka razy olimpijka od Kołodzieja. Warto zajrzeć w rodowód. Także matka ma pochodzenie z dwóch stron, z gołębi olimpijskich. Jest niebieska pstra, natomiast ojcem tutaj tego gołębia, tej samiczki, jest właśnie słynny 520. Jeżeli jesteśmy już przy gołębiach Jarka Grzankowskiego, chcę tutaj pokazać ciekawego szpaka. Ja myślałem, to z Martina Van Zona coś będzie. Też coś pokażemy. To jest taki ciemny szpak, a on pochodzi... Ojcem numer? Jest, numer? Numer jest 4743. Nie wiem, czy teraz mi tak na szybko uda się znaleźć rodowód tego gołębia, natomiast co do jego pochodzenia, to jestem pewien, że to jest, ale żeby też to sobie od razu porównać, uda nam się pewnie znaleźć gdzieś ten rodowód. Tu jest. O, tu jest. I chcę powiedzieć, że to jest gołąb od Team Sufner. Świetnie polecieli w tym roku w oddziale Krapkowice. I on pochodzi z gołębi także Geringsa, ale i starej linii naszych gołębi, czyli jeszcze mojego ojca. I to jest gołąb właśnie szpak. Syn najlepszego lotnika oddziału Krapkowice w 2013 roku, 7 asa okręgu, więc bardzo dobrego, bardzo dobry lotnik był ten ojciec. Natomiast matka jest znowu ciemna samiczka od Jarka Grzankowskiego, z takiego wspólnego parowania olimpijczyka bezpośrednio od Grzegorza Lazara, tego słynnego 4429, znowu razy Maja, czyli olimpijka od Kołodzieja. Także to jest, myślę, też bardzo ciekawy gołąb z pochodzenia. Tutaj jeszcze, jak już jesteśmy, to może, bo mamy jednego, bo gołębia nie przedstawiliśmy jeszcze z tej części klatki, o tego mamy właśnie. Gołębia z takiej nowej pary. Warto sobie w ten rodowód zajrzeć. Rodowód gołębia 4744, a to jest gołąb z dwóch stron, z gołębi Floriana i Jo Hendriksów. Tu jest ten gołąb, tak tu jest. I on pochodzi w części z jego słynnego King Konga, pochodzi też z gołębi Van den Abele. Natomiast mamy tutaj też linię matka, to jest wnuczka słynnego Harego Jana Hojemansa. Myślę, że obydwa gołębie z zeszłego roku, tak dobrał je Florian razem, i myślę, że warto zwrócić uwagę. Też powinien to być raczej samczyk. Także co tu jeszcze mamy? Mamy wspomnianego Martina Van Zona, to jest też chyba samczyk. Numer ma on? Szpak o numerze, już mówię, 7400. To jest jeden z nielicznych, co tak, mają co ma 268, tak, początek. Dokładnie. A to jest gołąb, który pochodzi z hodowli Piecuch Stefan z Niemiec, wnuk mojej olimpijki, słynnej olimpijki w kategorii C, złoty medal z Nitry. 47, to Jorga Gichorna to był gołąb. Tak, oczywiście. Natomiast matką jest ta moja podstawowa samica, szpaczka Martina Van Zona. Jeszcze pokażę może jednego gołębia, żebyśmy się tu nie rozdrabniali. Tutaj mamy z tej mojej podstawowej pary w wielu miejscach te gołębie Finneke. Oczywiście się sprawdzają. Tu mamy taki imbrecik na gołębie Finneke. Z tego ten młodszy jest gołąb troszeczkę. Z tego mojego, tak, 152. A numer ma jaki? To jest gołąb o numerze 4741 i tak jak powiedziałem, jest mocno zimbredowany. Może nam się uda gdzieś tu ten rodowód znaleźć. Tu ja zaraz powiem dokładnie, z jakich gołębi 4741. Musi rodowód tu musi gdzieś być.
Tak, bo sprawdzaliśmy, a to jak to mówią, diabeł przykrył ogonem. Ja w tej części nie mam ich tu. Może tu gdzieś będzie na samym końcu i zaraz zobaczymy. Nie ma tu. 47. Zaraz go odkryjemy. Jest. Tak jak powiedziałem, 09 roku Imbret Finek, ojciec 152. A matka jest również 59 jako incest Fineke, a na dole jest córka Super Dochmena. Także jest tutaj domieszka jeszcze od Rainera Putmana krwi Super Domena. Co jeszcze mogę powiedzieć? No mamy tu... Przepraszam, Rainer Putman ma tego gołębia, ale to jest Wernera Dudzińskiego ten Super Domen, oryginał. Nie Wernera Dudzińskiego, tylko właśnie niejakiego Domena, Gintera Domena. Ginter Domen, przepraszam. Także też już niepłodny jest Super Domen. Oprócz tych gołębi, które pokazałem, mamy tu jeszcze parę gołębi też z imbredowanych i z Hurricana, mamy z gołębi Vandenabele. Także myślę, że jeżeli ktoś poszukuje czegoś ciekawego do rozpłodu, to warto po jakieś gołębie z tych po prostu sięgnąć. Ja powiem jeszcze tak, bo tych gołębi mamy tutaj, przedstawiliśmy 11 czy tam 10, natomiast wszystkich mamy na aukcji 25 sztuk i zrobimy tak, że termin zakończenia postaramy się zrobić około przełom sierpnia, września, gdyż i tak na dzień dzisiejszy mamy utrudnioną wysyłkę, gdyż poczta z tego oficjalnych komunikatów, co podaje do 31 sierpnia, gołębi do wysyłki nie przyjmuje. Także liczymy na to, że jak się zakończy, może te upały się już skończą i poczta, że tak powiem, ruszy. My też jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że niektóre z tych gołębi rodziców, dzieci, że tak powiem, tych gołębi możemy też zobaczyć na wspólnym gołębniku tam u nas w Kosakowie. My go nazwaliśmy nasz gołębi, to my takimi pięcioma gołębiami pięcioma lotujemy. Także sobie można tam wejść, zobaczyć, tam jest rodowody, są ich i sobie zobaczyć, jak te gołębie tam się między innymi spisują. Także na razie dziękujemy i dziękuję zachęcamy. Bardzo. Będzie też podany mój numer telefonu, jeżeli ktoś będzie chciał więcej informacji na temat tych gołębi, będzie miał taką możliwość. Nie ma żadnego problemu, można potem indywidualnie odebrać gołębia. Umówić się tak na spotkanie i tutaj. Za pomocą poczty, jeżeli już będzie taka możliwość. Tak. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam wszystkich hodowców. Dobry lot. Dziękujemy, do zobaczenia i dobry lot.